Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W miniony czwartek 7 marca 2024 roku podczas wizyty prezydent Mołdawii Mai Sandu w Paryżu doszło do podpisania francusko-mołdawskiego porozumienia o współpracy obronnej. Na mocy tego porozumienia Francja ma utworzyć w Mołdawii stałą misję wojskową. Rozpoczęły się już także rozmowy na temat ewentualnych kontraktów zbrojeniowych między tymi oboma państwami. Tutaj, jak podają europejskie agencje informacyjne, to francusko-mołdawskie porozumienie obronne ma ustanowić ramy dla szerokiej wymiany informacji wywiadowczych, a także dla wspólnych szkoleń, jeśli chodzi o siły zbrojne Mołdawii i siły zbrojne. Francji. Tutaj francuskie Ministerstwo Obrony już poinformowało, że do lata bieżącego roku w Kiszyniowie ma zostać otwarta francuska misja wojskowo-obronna, która ma pomóc, pomóc, że tak powiem, w ocenie potrzeb Mołdawii, a to wszystko w kontekście tego, co się dzieje w Naddniestrzu i tego, co już referowałem omawiałem w podcaście geopolitycznym w kontekście, w kontekście obecności Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej w Naddniestrzu. W przemówieniach czołowych polityków francuskich na czele z prezydentem Emmanuelem Macronem widać, że traktują to porozumienie z Mołdawią jako takie, taką chęć lewarowania pozycji Francji w strukturach i Sojuszu Północnoatlantyckiego i samej Unii Europejskiej. Te oświadczenia Macrona, który mówi o tym, że chce pomóc Mołdawii w ochronie jej suwerenności i że ta francuska misja wojskowa ma umożliwić skuteczniejsze działania, jeśli chodzi o szkolenia mołdawskich sił, Sił zbrojnych, no jest to jasny sygnał wysyłany w stronę Moskwy. Tutaj prezydent Francji wezwał Rosję do, jak to określił, cytuję, wycofania sił nielegalnie stacjonujących na terytorium Mołdawii. Koniec cytatu. No, niewątpliwie to odnosi się do Rosyjskiego kontyngentu wojskowego w Naddniestrzu, o czym, o czym wspomniałem. Natomiast sama prezydent Sandu stwierdziła, że Rosja, jak to określiła, cytuję, wznawia wysiłki na rzecz destabilizacji sytuacji w Mołdawii. Koniec, koniec cytatu. Prezydent Mołdawii w Paryżu stosowała taką retorykę, taką narrację bardzo charakterystyczną dla części elit politycznych Ukrainy, gdzie mówiła, że jeżeli Rosja nie zostanie zatrzymana, to będzie szła dalej ten pochód żołnierzy rosyjskich ma jej zdaniem iść dalej, i dlatego Europa musi prezentować jednolity front, to Słowa prezydent Sandu. Sporo mówiła na temat prób zamachu stanu, o ingerowaniu w wybory w Mołdawii, pompowaniu brudnych pieniędzy i tak dalej. To wszystko w kontekście oskarżania Federacji, Federacji Rosyjskiej. Natomiast to oczywiście nie dziwi, bo pani prezydent Sandu jest znana z tego typu retoryki. Zresztą, tak jak powiedziałem, jest to zbieżne z tą linią narracji strategicznej prezentowanej przez, przez elity polityczne w Kijowie. Natomiast tutaj trzeba dodać, że celem wizyty Sandu w Paryżu było także podpisanie tak gospodarczej mapy drogowej. Z tych informacji, które zostały upublicznione wynika, że plan współdziałania gospodarczego na lata 2024-2029 ma obejmować różnego rodzaju Kwestie dotyczące zarówno transportu kolejowego, energetyki, jak i zarządzania zasobami naturalnymi. Natomiast tutaj też warto podkreślić, że wizyta mołdawskiej prezydent we Francji miała miejsce w czasie, kiedy państwa. Tzw. Tak kolektywnego zachodu no, debatują na, na temat wzmocnienia potencjału Mołdawii w obliczu grożącej rzekomo destabilizacji tego, tego państwa. Oczywiście potencjalna destabilizacja sytuacji wewnętrznej w Mołdawii jest możliwa, ale też trzeba spojrzeć na ten problem znacznie, znacznie szerzej, chociażby jeśli chodzi o stosunek. Władz w Kiszyniowie do Naddniestrza, stosunek władz w Kiszyniowie, w Kiszyniowie wobec Ukrainy czy wobec, wobec Rosji. Mołdawia, jako zachodni sąsiad Ukrainy, z bardzo niewielkim budżetem obronnym, no tak naprawdę bardzo mocno eskaluje relacje z Rosją. Także takie bezwarunkowe wspieranie Ukrainy w tym, w tym zakresie na pewno nie, nie przysparza bezpieczeństwa temu, temu państwu. Warto zauważyć, że w mijającym tygodniu szef wywiadu Mołdawii oświadczył, że Rosja planuje nowe próby wywołania, jak to określił, zamętu wewnętrznego poprzez prowokowanie protestów czy ingerencje w zbliżające się. Wybory prezydenckie. No tutaj musimy też wziąć pod uwagę fakt właśnie takiej, a nie innej polityki zagranicznej tego państwa. To zresztą bardzo ciekawe, że tak niewielki kraj z tak słabym budżetem obronnym, z tak słabymi siłami zbrojnymi prowadzi taką politykę, no powiedziałbym, bardzo mocno eskalacyjną, jeśli chodzi o relacje z, z Federacją Rosyjską. Ta eskalacja napięcia, zresztą także wewnątrz samej Mołdawii i, i w relacjach z Naddniestrzem, no jest między innymi wynikiem tych decyzji władz w Kiszyniowie z sierpnia 2023 roku, które wówczas zapowiedziały, że będą egzekwować na nadniestrzańskich przedsiębiorstwach opłatę od procedur celnych, z której to opłaty przez całe dekady były te przedsiębiorstwa zwolnione. Stąd te. Protesty, które obserwowaliśmy pod koniec stycznia bieżącego roku przeciwko nowej polityce gospodarczej i nowej polityce celnej władz w Kiszyniowie, te protesty, które odbywały się w Naddniestrzu, no, też pokazują tę wewnętrzną niestabilność Mołdawii. Natomiast jeżeli chodzi o politykę Francji, to niewątpliwie po tych ostatnich osłowach Emmanuela Macrona na konferencji w Paryżu w sprawie pomocy Ukrainie, kiedy no, właściwie dopuścił przynajmniej teoretycznie udział wojsk na to po stronie Ukrainy. No, widać, że Francja próbuje zmienić retorykę, próbuje wejść no, w buty jednego z takich można powiedzieć czołowych mocarstw w Europie, które chcą grać pierwsze skrzypce, jeśli chodzi o budowę architektury bezpieczeństwa międzynarodowego. No, pytanie, czy jest w stanie Francja zapłacić określoną cenę strategiczną za tego, typu, za tego typu słowa, za tego typu postawę, czyli realnie czy jest w stanie. Wysłać swoich żołnierzy, czy też wręcz odwrotnie, będzie próbowała Francja wykorzystywać takie państwa jak Mołdawia, a być może także Polska, właśnie jako ro, do roli takich zderzaków strategicznych. Biorąc pod uwagę doświadczenia historyczne, biorąc pod uwagę także pewną tradycję, jeśli chodzi o kulturę strategiczną Francji, w mojej ocenie to porozumienie wojskowe czy porozumienie obronne między właśnie Paryżem a Kiszyniowem nie daje żadnych realnych gwarancji bezpieczeństwa władzom w stolicy, w stolicy Mołdawii. Moim zdaniem jest to pewnego rodzaju cyniczna gra, mająca na celu właśnie wykorzystanie Mołdawii jako takiego zderzaka, zderzaka strategicznego. Niewątpliwie nie przyczyni się to do zwiększenia bezpieczeństwa w regionie. Moim zdaniem będzie jednym z tych czynników eskalujących to napięcie właśnie w regionie. Dziękuję Państwu za uwagę. Szanowni Państwo, zapraszam Państwa serdecznie do odwiedzenia księgarni geopolitycznej, gdzie w sprzedaży jest m.in. moja książka pod tytułem Polska myśl geopolityczna w latach 1989-2009 książka pokazuje genezę takich koncepcji, chociażby jak Międzymorze czy Trójmorze, pokazuje kształtowanie się tej współczesnej polskiej myśli geopolitycznej, trzeciej Rzeczypospolitej. To także zakupy w księgarni, to oczywiście także wsparcie dla podcastu geopolitycznego. Zapraszam Państwa serdecznie na geopolityka.info.